teraz sytuacji ciężko właściwie opanować głos i drżenie tego głosu, ale ja nie ukrywam, że bardzo osobiście podchodzę do tej dzisiejszej uroczystości, do tego tytułu właśnie, ponieważ parę lat temu, kiedy jeszcze nie istniał You Can Be My Angel, to ja i moja rodzina potrzebowaliśmy wsparcia i wtedy przyjaciele, bliżsi, dalsi znajomi pokazali ogromne serce, ale także ludzie, którzy zupełnie byli anonimowi. I ja wiem, jakie emocje i ile wdzięczności płynie w słowie dziękuję. Tego się nie da wyrazić. I ta nasza nagroda, którą w tym roku wszyscy jako zespół przyznaliśmy You Can Be My Angel i Kasi, która jest twarzą tej fundacji, jest takim pewnie nieporadnym, jednakowoż próbą, sposobem powiedzenia wam wszystkim wielkiego, ogromnego dziękuję. Oczywiście do tego dziękuję, które wyraziła tak pięknie Małgosia Błaszczuk, nasza redaktor naczelna. Ja dołączam się w imieniu całego zespołu, w imieniu całej Polonii chyba, bo Kasiu, udało wam się dokonać czegoś, czego nie widzimy często w Polonii. W jedności siła, chciałoby się powiedzieć. I to dzisiaj widzimy na scenie, to widzimy w waszych akcjach, które tak pięknie przeprowadzacie. I to, podejrzewam, najbardziej doceniają rodzice i dzieci, które tej pomocy potrzebują i którą wy im świadczycie. Ja również chciałam podziękować serdecznie wszystkim państwu. Ja wiem, że dzisiaj jest wyjątkowa niedziela, tak jak mówił nasz wydawca, pan prezes, super, bo niedziela i niedziela Kasi. To, że państwo są tutaj dzisiaj z nami, dla nas znaczy bardzo wiele. To, że są państwo wiernymi czytelnikami gazety, znaczy jeszcze więcej. Więc serdecznie państwu za to dzisiaj dziękuję. Za wasz czas, za to, że jesteście tutaj z nami. Poproszę teraz na scenę naszego wydawcę, pana prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Związku Narodowego Polskiego, panie prezesie, w pana ręce. I poproszę o wręczenie właśnie tego.